Jak się okazało, polskim kandydatem do Oscara został film Andrzeja Wajdy Powidoki o Władysławie Strzemińskim według scenariusza Andrzeja Mularczyka. Bogusław Linda zagrał postać malarza, współzałożyciela łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Na gdyńskim festiwalu jury przyznało filmowi Andrzeja Wajdy specjalną, pozakonkursową nagrodę. Dla starego reżysera sala kinowa wypełniona widzami to jest najpiękniejsze i najwspanialsze, czego może dożyć. Muszę powiedzieć ważną sprawę, że właśnie ten festiwal to miejsce, które ja szczególnie cenię, bo pamiętam, że tu rozstrzygały się ważne sprawy organizacyjne polskiej kinematografii. Tu zapadały ważne decyzje. Tu pomiędzy kolegami powiedzieliśmy sobie, czy nasza kinematografia się rozwija, czy nie. Dlaczego nie? Jestem ogromnie szczęśliwy. Dziękuję serdecznie i dziękuję. Mistrz obchodzi jubileusz 90-lecia i z tej okazji ukazało się niezwykłe wydawnictwo przedstawiające jego imponujący dorobek. Zbiór 40 moich filmów i filmów towarzyszących dokumentalnych mam głębokie przekonanie. To jest początek. No, 90 lat to nie jest tak długo. Pokaz Powidoków w Gdyni poprzedziło wzruszające spotkanie z reżyserem i jego aktorami. Andrzej, dziękuję Ci jako Twój pokorny sługa, Twój podnóżek, Twoje piekło. Wiem, co miałeś ze mną przy każdym filmie, który robiliśmy. Wiem, że nie byłem Danielem Olbryskim. Ty wiesz, jak mnie również. Ale powiem Ci szczerze, że bardzo się starałem. Jak zdrowie będzie, to wszystko będzie. Ale ja postanowiłem uhonorować Pana, honorując, jakby to powiedzieć, nie bezpośrednio, tylko chciałbym honorować Pana, honorując Panią Krystynę. Za fotografię. Panie Krzysiu, bo ja chciałem uhonorować Pana Andrzeja i powiedzieć, że jest takie przysłowie, które ja uwielbiam, że za silnym i wspaniałym mężczyzną stoi jeszcze silniejsza, jeszcze wspanialsza kobieta. I my oczywiście...